Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Filip Heiser. Filip, zastanawiałem się, jak Ciebie przedstawić, ale może sam miałeś, się jakie, jakie miałeś pomysły? No wiesz, dziennikarz. Nie, już nie. Prowadzący. Już nie. No dobra, przedsiębiorca. Prezes. Prezes, uuu, dobra, no to prezesie. O prezes to jest stan umysłu. No tak. A ja jestem prezesem. Opowiedz w takim razie o tym stanie umysłu. To jest najpiękniejszy stan, jakiego doświadczyłem w życiu i uważam, że mam najpiękniejszy czas w życiu ever. To znaczy, wreszcie moje życie zależy ode mnie. To ja jestem panem, sterem, okrętem, kapitanem, wszystko na raz. Owszem, pogoda może być różna, nie? Może być sztorm, może być pięknie, ale dalej to są moje decyzje. Ale ty nawigujesz. Ale ja nawiguję. Był taki jeden moment kluczowy w moim życiu. To jest moment, w którym miałem swoje telewizyjne marzenie w moim telewizyjnym życiu, tym, które prowadziłem jeszcze tam rok, półtora roku temu. I to marzenie było tyle od realizacji. Chciałem prowadzić jeden program od dawna i była na to szansa, i nawet. Już była decyzja, że ja go prowadzę, ale pojawił się ktoś, kto powiedział: Nie, on nie będzie tego robić, bo mam takie widzi mi się. I ja sobie wtedy pomyślałem: No nie, to tak być nie może. To ten ktoś, kto mi to zablokował, kiedyś będzie pracować dla mnie, a nie ja będę zależeć od tego decyzji. No i zacząłem konsekwentnie realizować ten plan. Umoczyłem dużo pieniędzy po drodze, bo nauka w życiu jest najdroższa. I taka jest prawda, natomiast, nigdy, błędy kosztują natomiast nigdy tych moich porażek biznesowych nie odczuwałem jako porażkę, tylko inwestycje. Okej, okay. umoczyłeś załóżmy 200 tysięcy, bo podjąłeś taką, a nie inną decyzję, bo zaufałeś temu, a nie innemu człowiekowi, ale być może dzięki temu kiedyś nie umoczysz dwóch maniek, albo więcej, bo już wiesz na co zwracać uwagę. No, to takie prawda. moje SGH, wiesz, in real life. Szybkie SGH, przyspieszony Bardzo SGH. szybkie SGH, tak. tak. Powiedz czym się aktualnie zajmujesz? E, robię kebaby, najlepsze w Polsce. Okej, okay, a coś więcej? E, to więcej? To wydaje się proste, nie? 46% Polaków według danych Obop raz w tygodniu je kebaba. Pizze? nie niewiele, ponad 20%. Jest to nasze danie narodowe, śmiejemy się z tego. Mówimy, ha, ha, ha kebab, danie narodowe, ha, ha, ha nie lubimy Coś uchodźców, a chodzimy jest. do uchodźców po kebaba i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Polacy kochają kebab, a ja kocham lukę w rynku. Kiedy skończył się COVID i polskie dzieci tyły na potęgę, Zauważyłem, że nie ma dietetyków albo kliniki dietetycznej, która specjalizuje się w ratowaniu polskich dzieci, a ich stan był dramatyczny. Według danych oficjalnych rządowych, polskie dzieci tyją, a przynajmniej wtedy tyły, najszybciej w Europie. I wtedy otworzyłem klinikę leczenia otyłości dziecięcej. I to był strzał dziesiątkę. Natomiast kiedy byłem w Berlinie, patrzę sobie na gigantyczną kolejkę. Ja wiem, że taka trochę dychotomia tu odchodzenia ale tu kebaby. Ale moje kebaby akurat nie chcę powiedzieć, że leczą, bo z tego się śmieje cała Polska. To w ogóle nie jest prawda. To jest historia. Natomiast one wydaje mi się zdrowotnie są najlepsze ze wszystkich innych na rynku. Pojechałem do Berlina i stoi bardzo długa kolejka do Mustafy. To jest taki słynny berliński kebab. On kręci gigantyczne pieniądze z jednej budki. Też to określenie budka jest 5 milionów euro chyba. Rocznie dużo. Fajnie mieć taką budkę, nie? Fajnie mieć taką kondudkę, dokładnie tak. Eee, I patrzę, a w tej kolejce, kolejce stoją głównie Polacy. Ja ich pytam, ej, mamy tyle kebabów w Polsce, dlaczego stoicie tutaj? No oni mówią, bo takiego nie ma ani jednego. Ja sam myślę, luka. Okay. I trzeba ją wypełnić. Luksusowy kebab o wysokiej jakości. Kebab do tej pory kojarzył się w Polsce z takim daniem, które już sprawia wyrzut sumienia w trakcie drugiego gryza. Nie? Nie, tak, tak. Tak. Już wiesz, że będziesz się czuł po tym fatalnie, po bo jesteś po imprezie, bo to <grym> ma masę przypraw i <grym> zasadniczo też długą z tobą nie pobędzie ten kebab. nie? E, a ja sobie pomyślałem, że można to zrobić inaczej. Można zapłacić bardzo duże pieniądze za wołowinę po to, żebyś miał wrażenie jedzenia steka, żeby starszy tylko sól i pieprz. Nie potrzebujesz zasypać tego toną przypraw, żeby ukryć to, że tak naprawdę smażysz ludziom pasztet. No dobra, no to jakie masz plany rozwojowe w związku z tym? Plany rozwojowe mam takie, że otwieram 18 swoich punktów i tam mam policzone w biznesplanie, ile to będzie przychodzić, przynosić miesięcznie przychodu, a potem ruszam z franczyzą. Ale żeby ruszyć z franczyzą, a ja wiem z czym to się wiąże i posłuchałem parę historii wielkich upadków właśnie w trakcie uruchomienia franczyzy, nie chciałbym powtórzyć tej historii, w związku z tym najpierw muszę na tyle się ustandaryzować i... I okiełznać to na poziomie własnego biznesu, po to, żeby potem ludziom proponować to, żeby na tym zarabiali. Ja gdybym się dzisiaj otworzył z siecią franczyzową, biorąc pod uwagę to, ile mam zgłoszeń, bo ja sobie to wszystko tam ankietuję, zapisuję i ci ludzie są na takim pending list, no myślę, że byłbym wielkości KFC. Ale to absolutnie nie jest ten moment, bo to by była droga do piekła. No ale masz dobre wzorce amerykańskie, dużych sieci, które potrafią zglobalizować. Ja a miałem zapoje kiedyś. Okej, okay. to Więc. opowiedz o tym. E, no, bo w ogóle to gastro to tak. Przechodziło gdzieś? Przechodziło w, życiu, przechodziło tak. w moim życiu i bardzo. Bo mówią, że jedzenie jest ważne. Nie? Bardzo <laughs> było zawsze w moich myślach, a wzięło się to stąd, że jak. Kocham McDonalda. Nie pod względem oczywiście jedzenia, chociaż frytki mają najlepsze na świecie, mm. ale pod względem modelu biznesowego. Jak jeździłem do ojca do Berlina Zachodniego, no to frytki z Isauer Sauce to był, wiesz, no to, to, to było niedzielne danie, bo ojciec malował i tapetował ściany, więc w niedzielę szło się do McDonalda na wytworny Od świętne, obiad. świetne jedzenie. Tak, dokładnie. Pamiętam otwarcie pierwszego McDonalda w Polsce. Kuroń przycinał wstęgę przy sezamie. 92 rok, z tego co pamiętam. I jako dziecko właśnie z tego Berlina Zachodniego Zatrzymałem to McDonaldowe marzenie. I żeby zrobić sobie taki początek, właśnie do tej dużej franczyzy, zaraz po studiach, za wszystkie odłożone pieniądze, otworzyłem saboja. I ten Subway chulał. To nie był czas na Sabojach w Polsce, tak jak Dunkin' tak, Donuts. Tak. Miał chyba dwa albo trzy wejścia Miał, do, Polskie, tak, i się do Polski wycofali. i za każdym razem to, tako, to nie o, wychodziło. Tak o chyba też, był też prosty, było. Też było na tak. początku, I też, też się wycofało. Tak. No, Subway sobie tam do dzisiaj jest gdzieś wśród nas, ale no mówmy się, nie jest wiodącą siecią. E, ja wtedy myślałem, że to jest właśnie czas. Wiesz, w biznesie, w biznesie jest tak, że każdy jest mądry już po fakcie, nie? A to trzeba było faktycznie tak zrobić. Ale to był głupi pomysł. Główno, jak jesteś w trakcie decyzyjnym, no to wszystko zależy od ciebie. Eee, no i ja podjąłem taką decyzję, i to sobie szło. Te wskaźniki były na zielono do momentu, w którym po miesiącu przez ścianę otworzył się Amrit Kebab. Panie, zwinięty biznes w tydzień. Już nikt tam nie przychodził. Wszyscy szli na kebaba. I ja pamiętam taką scenę tak. ikoniczną, wręcz wynoszę jakieś ostatnie takie torby z tymi gratami. Tam 500 tysięcy to poszło najmarniej. Wiesz, w tamtych czasach, to był jakiś, nie wiem, 2004 rok e, to było dużo pieniędzy. Mhm. Wszystkie moje. Wynoszę jestem, ja myślę, kurde, ja tu jeszcze wrócę z kebabem. No i jak już odszedłem z telewizji, e, to wtedy przypomniałem sobie znowu ten Berlin, ale już nie pod kątem McDonalda, ale pod kątem dynera. Że tam też ojciec zabrał mnie na dyner na Kreuzbergu, i ten smak, to nie jest smak, który ja znam z dzisiejszych kebabów. On był inny, wyjątkowy. To po prostu. To jest nie do opisania, jak tamci ci Turkowie yy, przełomu lat 80. i 90. w Berlinie robili te kebaby. One po prostu były inne. I ja postanowiłem zrobić tego innego kebaba. No I dobra. teraz, jak przychodzą do mnie ludzie, którzy na początku pewnie przychodzili z ciekawości, o, hajz zrobił kebaba. Ciekawe, co to jest. Nie? Wracają. No, ale właśnie. Jaki miałby sens ten biznes, gdyby produkt się nie obronił? Przyszliby raz, prawda? Faktem jest duża kolejka na początku, duże medialne wydarzenie i tyle. A jak ja dzisiaj słyszę od ludzi, że, pani Wipie, wracamy do pana, ba, zostawiliśmy ulubionego Efeza dla pana, to ja się cieszę. Ale cieszę się na poziomie takiego śmiesznego startupu, bo ja nigdy nie chciałem prowadzić budki z kebabem. Ja zawsze chciałem prowadzić duży biznes. Więc ja na razie, wiesz, yy, zaczynałem wręcz od tego, że woziłem pomidory z makro, nie wiem, nosiłem te wielkie belki mięsa z chłodni, wiesz, nagle yy, na Burakowskiej otwierają okna w tych swoich apart apartamentowcach i widzą typa, którego przed chwilą widzieli w telewizji, jak targa wielką belę z mięsem, nie? No tylko, że ja za 2-3 lata na kongresie franczyzobiorców będę w tym wiarygodny, bo faktycznie kebab to jest moja pasja. Super, bardzo ci gratuluję. To jest zupełnie nowe otwarcie i to są bardzo ciekawe historie osób, które z zupełnie innej branży wychodzą i spełniają się, bo można powiedzieć, że się spełniasz, takie mam wrażenie przynajmniej, bo opowiadasz o tym z pasją. Ja się spełniam, panie, ja tam <śm> jestem pod tymi moimi boksami, nie lubię słowa budka, pod tymi boksami z kebabami, ja, ja zbieram każdy papierek. Żeby żaden piesek z okolicy go nie zjadł, bo no. będzie miał niestrawność i jeszcze ktoś będzie miał z tym jakiś problem. Dobrze jest robić to, co się lubi tak. i żeby praca była przyjemnością. Niektórzy lubią, że, że wtedy nie pracujesz. Tak, to wtedy nie pracujesz, tak. dokładnie tak. Ale powiedz, bo tak, wspomniałeś o Stanach, wspomniałeś o amerykańskich mhm. sieciach. My spotkaliśmy się na kongresie w Miami. Bywały w Stanach byłem tam z innym biznesem, wielokrotnie. Tak. No właśnie, byłeś ja się, z innym biznesem. Ja jest się... kliniką właśnie odchudzania. Tak, tak tak tak, 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 tak. Wtedy byłem współwłaścicielem właśnie kliniki leczenia otyłości dziecięcej i pomyślałem sobie, że jeśli zrobiliśmy tak zwany dry run w Polsce, no to zróbmy teraz wet run, tak? I idźmy na dużą skalę w Stanach. I to też jest. Niesamowite, jak ważne są takie kongresy i takie spotkania. Bo tego, czego dowiedziałem się tam w Miami, nigdy w życiu nie sprawdziłbym z poziomu Polski. To znaczy, okazało się, że ten pomysł tam nie za bardzo ma rację bytu, dlatego że system amerykańskiej służby zdrowia, dokładnie ten system ubezpieczeniowy, w momencie, w którym masz dobre ubezpieczenie. Czyli to, wiesz, to wykupione przez, tak. przez firmę, e, zapewnia ci dostęp do najlepszych dietetyków w Ameryce i to dostępnych od, od tak. W związku z tym, ja teraz wchodząc z nową marką prywatną, która jeszcze nie ma podpisanych umów, no bo jest nieznana na rynku, mhm. i co komu jakiś Heiser, albo się tam e, robi. I, i, i nikt by ze mną nie podpisał z tych firm ubezpieczeniowych umowy, no to po co ja tam jestem, skoro tak, ludzi, którzy nie mają ubezpieczenia i tak by nie było na to stać? A ludzi którzy mają ubezpieczenie, mają już świetnych specjalistów wykupionych i nie muszą za to płacić. No i pomysł jak w gruzach. Teraz wybiera się tam już z biznesem gastronomicznym. Kebab nie jest tam popularnym daniem. Co ciekawe. No, nie jest. no, no nie, to jest. nie jest. To nie jest Polska, nie? To nie jest Polska, <laughs> to dokładnie. Nie jest zdanie narodowe. Ale jeśli dźwignią na razie mojego nazwiska znowu wśród Polonii ee, damy im ten dobry, naprawdę świetnie jakościowy kebab, to mam nadzieję, że to pójdzie dalej. Kto wie? No dobra, czyli co? ty Eks ekspansja gastronomiczna z kebabem do znaczy, Chicago? Ja, ja nie chcę. Chicago, Nowy Jork, może Miami. E, ja nie chcę chyba już mieszkać w Polsce. To jest mhm. tak, by the way. Już 40 lat myślę, że mi to styknie i cały czas się macam, nie? Aż w końcu się dobrze wymacam. Dobrze, macaj się życzę ci naprawdę powodzenia, bo tam jest rzeczywiście dużo wyzwań i to takich tak. bardzo ciekawych. Z tak. perspektywy osoby takiej jak ty która no, ma za sobą taki bogaty track record, bym powiedział, to nie jest praca w fabryce przez 20 lat tak. na tym samym stanowisku, tak. to powiem ci, że tam jest masa wyzwań dla, ja dla ciebie, z całą pewnością. Ja Powiedz, bo wspomniałeś, że wybierasz się na kongres 60 milionów tak. w Chicago, ale wspomniałeś też jeszcze o innym biznesie, który będzie cię chyba promować albo przedstawiać w trakcie kongresu. Znaczy, mam takiego mojego bardzo dobrego znajomego, który ma Fabrykę okien. I to też jest ciekawe, mm -hmm. bo zobacz, jak różne gałęzie, jak różne branże, już nie mówiąc w ogóle IT, która tak. jest osobną jest jakąś tam planetą, a wręcz, a wręcz, a wręcz galaktyką, ale jak ważne są takie spotkania, jak ważne są takie miejsca. On mi powiedział w pewnym momencie, jak sobie siedzieliśmy przy Grillu, mówi: Filip, słuchaj, marzy mi się rynek amerykański. Mówi, bo już w Polsce no wiadomo, że ten, ten, ten rynek okienny jest dosyć mocno nasycony. E, natomiast uważam, że mamy wybitny produkt i chciałbym go sprzedawać w Stanach. Ja mówię, no dobra, tylko jak ja ci to do tych Stanów? On mówi, Filip, pomóż, nie? Ja ci zrobię wizytówki, będziesz tam sales manager, international sales manager. Ja mówię, fajnie, fajnie, fajnie. Nie robiłem jeszcze w oknach, ale wszystko przede mną. Ale wszystko przede mną. I wtedy właśnie przypomniałem sobie o kongresie. Że, że już był taki kongres. W Miami mówię, ja cię zabiorę do Miami. A potem się okazało, że jest Chicago. Że jest Chicago. Tak. I, i A to razem. akurat w ogóle świetnie się składa, bo dla branży budowlana jest jeszcze dodatkowa atrakcja. Bo uh -huh. po naszym kongresie, tak? dwa dni dokładnie. Uh -huh. Jest, są jeszcze bardzo duże targi, e, największe targi w części Midwest Stanów Zjednoczonych, targi budowlane. Naprawdę? Tak, poważnie. I to jest w ogóle super informacja. Mogę telefon zadzwonić e... ja? <laughs> no do tego. <laughs> więc to opowiem Ci szczegóły po programie, ale my też tę informację e, publikowaliśmy i publikujemy, no to, no to z, więc... po, z punktu widzenia tego całego rynku konstruktorki, tak. no to dla Polaków to jest mega istotne, mega, bo jesteśmy mocni w tej branży. Jesteśmy mocni, a co więcej, jest już w e, polskich firm. E, z branży budowlanej, pokrycia dachowe, mhm. okna w Stanach i cieszą się. Bardzo wysoką renomą, mhm. podobnie jak spożywka, chociażby tak, w Stanach. Tak, tak. E, więc tych branż jest naprawdę kilka, gdzie polskie firmy mają naprawdę duży, duży potencjał. Także tu. Polacje w ogóle, jako, jako naród, mają gigantyczny potencjał, oczywiście. Uważam. Oczywiście, że tak. Natomiast e, chciałem cię jeszcze dopytać, bo f, f, wspomniałeś hmm. o Miami. tam się zresztą spotkaliśmy tak. na ostatnim kongresie w lutym. E, skąd się wziąłeś w ogóle na kongresie? Skąd pomysł, żeby tam e, dołączyć? Ha, Bo to, to było... musiało się jakoś zadziać, nie? <laughs> wszystko, jest, wszystko jest historią. No właśnie. E, po to powstał Netflix. To było tak, miałem takiego przyjaciela, nazywał się Maciej Kawecki. Mhm. I ja wtedy, to była zima, a ja powiedziałem, że już nie chcę mieszkać w polskiej zimie. Że już dla mnie to jest pół roku wyjęte z życia, nie? Jest ciemno, Coś mokro, jest, tak. wilgotno, tak. Uł, niedobrze. E, I Maciej wpadł do mnie na wino. Ja siedzę w tej mojej kuchni, w kamienicy na ochocie. I ten Maciej już mnie męczy trochę, <laughs> już, tak, już tak nie wiadomo, o czym gadać. On mówi: wiesz co, Filip, to ja już chyba pójdę. Ja mówię, no dobrze, tak jak pójdziesz, to pójdziesz, to wino takie delikatnie upite, to ja je korkuję. A Maciej mówi, słuchaj, bo dostałem taką propozycję, że mam zrobić jakąś prelekcję. Na kongresie w Miami za dwa tygodnie, ale za bardzo nie chce mi się tam lecieć, a ja biorę wtedy ten korek. Pyk, Wyciągam, z powrotem. siadaj Macieju, siadaj. Leję. I tak to było. Opowiadaj. I tak to było. I tak trafiłeś na kongres. I on skontaktował mnie z Kamilem, organizatorem okay. kongresu, i, i dla mnie to było, wiesz, to było tak oczywiste. Ale też z, zobacz, jak życie jest przewrotne. Znaczy tak, wtedy. Się nie udało, bo to nie był ten biznes, nie ten rynek. Mm. Nie? Natomiast już kontakty powstały i tak oto lecę do Chicago. No tak, no ten networking jest najważniejszy. Networking, nie? tak jest. No właśnie, tak jest. No bo kongres to jest de facto networking, to są kontakty, to tak. są relacje z Polonią, tak. z Polakami, którzy tak. tam mieszkają, Polish, Americans, ale też z Amerykanami. Tak. Którzy szukają partnerów biznesowych tak. tutaj w tej części znaczy, Europy. Kiedyś przeczytałem wywiad z Rinker Jensem, który był bardzo mądry, i on powiedział tam w tym wywiadzie jedno dla mnie zdanie. Które towarzyszy mi przez całe życie, a to biznesowe to już na pewno. Mhm. Najważniejszy w życiu jest cross. Przecięcie się w odpowiednim czasie myśli, idei, pieniędzy, zaangażowania. No bo wiesz, to jest tak jak leci Space Shuttle: on sam nie poleci. Oczywiście. On musi mieć te. Rakiety kilka, pomocnicze. Kilka elementów musi tak, być składowych, tak, żeby poleciał, tak, tak, to tak. prawda. No. Mój znajomy jeszcze mawia, ma takie powiedzenie, które bardzo lubię, że kontakty szkodzą jedynie tym, którzy ich nie mają, więc <śmuszczak> <śmuszczak> coś w tym jest. <śmuszczak> Cieszę się, że się spotkamy w Chicago. Trzymam kciuki za nowe wyzwania. Dziękuję. za rozwój biznesu zarówno gastronomicznego, jak i okiennego. To no może. <laughs> no, wie, niektórzy mówią, że trzeba mieć kilka nóg, żeby stać stabilnie. Jak, jak, jak szukacie okien, to monolit. Mówi jak... International Site Manager. <laughs> Super. Wiemy, gdzie trafić. Tak jest. Filip, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Widzimy się w Chicago i życzę powodzenia. Trzymam kciuki za rozwój biznesu. Dziękuję bardzo. Dzięki wspaniały za wspaniały czas. Dzięki. A i jeszcze jedna rzecz ważna dla was. Nigdy nie odkładajcie spraw na później i nauczcie się wychodzić ze swojej pozornej strefy komfortu, bo życie w strefie komfortu jest najgorszym, co może wam się przytrafić. Nikt nie odda wam każdego tego dnia w sposób, w który nie chcecie go przeżyć. Dziękuję. I tymi pięknymi słowami kończymy naszą super dynamiczną rozmowę. Dzięki Filip raz jeszcze. Do zobaczenia.